Patrzcie, Aleksander Łukaszenka, to podpis jest na koszulce. Jestem ja na radnych, że zostałem stałem w stoku, no ja nie ustałem jak barna, nie serwisił mnie za dziennością, jak герой Marvel. Siemano, witam serdecznie, moi drodzy. Piotr Poloprzymarski, Brześć. Miasto przygraniczne na Białorusi w sumie. Jestem na stacji pociągów oraz autobusów i zobaczymy, jak jeżdżą tutaj jakikolwiek transport w stronę stolicy. Niestety cała... zobaczcie, wszystko jest w cyrylicą. O nie, dobra, nie ma cyrylicy, słuchajcie. Jest, zobaczcie, Mińsk, nawet do Warszawy jeździ. Więc jest spoko, my szukamy do, tak, słuchajcie, International Bus Timetable, więc spoko, że jest napisane normalnie po angielsku, a my szukamy pociągów do Mińska. Dzisiaj będzie troszkę życia nocnego, w sumie nie wiem, czego możemy się spodziewać, jest czwartek, godzina 19:30. Ciekawostka, jest godzinę później jak u nas jest 18:30, tu jest godzina 19:30. Tak więc najpierw rzeczy ważne, czyli zakup biletu na pociąg, no i przejdziemy się do centrum, żeby zobaczyć, jak żyje Brześć w czwartkowy wieczór. Dworzec kolejowy bardzo ładnie wygląda, wszędzie klasycznie sierpi młot na górze. O, biznes klasa, słuchajcie, tutaj zobaczcie, są pociągi, jest napisane nawet nie cyrylicą, a jest do Mińska, ale oczywiście my szukamy pociągu na jutro. Prawie bym wyciął glebę na tych schodach. Biznes klasa, słuchajcie, a jak pojedziemy sobie biznes klasą. Bilety. Kupujemy właśnie dwa bilety, kosztują 34, czyli niecałe 70 zł, około 60 kilku, wychodzi 30 zł, 65 zł, słuchajcie, na dwie osoby, czyli 32 zł na trasie, na dobrą sprawę 4-godzinną ponad, więc no zdecydowanie taniej jak u nas, ale bardzo ładny dworzec i... Tutaj macie cały rozkład, jaki jeździ, ale niestety tylko cyrylicą. Ale coś tam pani troszkę mówi po angielsku, więc szło się dogadać. Patrzcie na to. To byś spodziewał, patrzcie. Otwórz mordo. A, z tej strony otworzył. Tutaj zobacz, pokaż. Proszę bardzo. Dwa bilety bez żadnych dokumentów, bez niczego. A nie wiem, w której klasie. Chyba najtańszą wzięliśmy, tak mi się wydaje. A chcemy troszkę przygody. 4 godziny drogi. 4 godziny, a my... 8 rano wyjazd, 12 w Mińsku jesteśmy. Dokładnie, a my zawijamy na jedzenie. Patrzcie. Wszystko jakoś dziwnie pozamykało. Te takie lokalne budki z najprawdopodobniej, nie wiem, czy to jest jedzenie, czy w ogóle co tu mają. Tutaj słuchajcie, chyba jakiś kwas chlebowy, tu jakaś szwarma, kebab, ale wszystko pozamykane. Jestem w ogromnym szoku, bo tutaj szukamy lokalnego jedzenia od... W Polsce mamy po 19, tu po 20 i tak już... Pozamykane, to jest takie, bo to bazar jest taki, słuchajcie, więc on się po prostu zamknął, tutaj sprzątają. Ogólnie ulice są, zobaczcie, bardzo, bardzo czyste, zadbane. O, dobra, słuchajcie, trafiliśmy chyba jakiś bar z pierogami. Słuchajcie, niestety nieczynne, w sensie już nie można zamawiać. Mówię, ulice są bardzo, bardzo czyste, tutaj ludzie sprzątają. Dbają o to, żeby było czysto, więc w niektórych krajach po prostu, wiecie, rzucają i sam, nie wiem, po nocy albo rano zabierają śmieci. Tutaj
cała ekipa dba o to, żeby było po prostu posprzątane na dzień jutrzejszy. I mówię, od rana szukamy lokalnego takiego jedzenia, jakiejś restauracji, takiej typu bar mleczny i naprawdę ciężko znaleźć. Albo jakieś fast foody, albo kurczę zagraniczne jedzenie. I tak dodatkowo tych knajp jest, powiem wam, bardzo mało. Starałem się porównać to do jakiegokolwiek kraju. Taki klimat troszkę jakby w Kirgistanie. No ale jednak to wygląda inaczej. I właśnie szokuje mnie to, że wszystko jest pozamykane. Tutaj mowa oczywiście o... jedzenie kapelusz towariat powiedział, że ludziom, że nie ma wirusa, że mogą ściągnąć maseczki. No to Chińczycy, nie? Chińczycy, słuchajcie. No to jest, słuchajcie, klasyka, że dalej oni astronauty latają. Oni dalej, słuchajcie, w kombinezonach chodzą wszędzie, tak więc... No. Don kebab, u nas jest doner kebab, a to don jest kebab, nie po hiszpańsku. Wygląda na to, że nie ma kultury stołowania się na mieście, ponieważ lokale, które są, to głównie kawiarnie, no i są puste na głównym placu, który jest takim chyba najpopularniejszym miejscem, gdzie można byłoby coś wypić. Kolejna kawiarnia pusta. U nas w Polsce to jest chyba na ten moment niewyobrażalne, żeby wszystko było tak puste. Z reguły w miastach większych wszystko jest pełne. Tutaj jest kompletnie na odwrót. Mówię, od 40 chyba 5 minut albo godziny chodzimy w koło. No i o jedzenie ciężko. Właśnie byliśmy w bardzo klimatycznej restauracji, no ale była niemalże pusta. Ceny były takie, no wydaje mi się, jak na Białoruś zaporowe. Dla nas no było całkiem okej. Okay. Od razu, że stówę na dwóch wydaliśmy. Dokładnie, wydaliśmy stówę na dwóch, ale mieliśmy po dwa dania, plus piwko, plus herbata. Sami zobaczcie, jak to wyglądało. Całkiem smaczne jedzenie, no ale mówię, bardzo mało knajp na mieście, żeby cokolwiek po prostu zjeść. I to nieważne, o której godzinie. Obiecałem wam pokazać życie nocne, ale niestety 21:37, moi drodzy, to nie przypadek. Wszystko jest... Trochę zmartwiłeś mnie, Paul, tym życiu nocnym tutaj. Aha, no, słuchajcie, wszystko jest puste, no i jest tak, bym powiedział, dość ciemno. Jak na główny deptak. Ciekawostka, to jest taki, no taki deptaczek. I słuchajcie, ulica jest kompletnie pusta, ale ludzie nie przychodzą. Czekają, aż dopiero będzie światło zielone. My przyszliśmy raz na czerwonym. Zobaczcie, kapelusz, słuchajcie, ryzykuje. Wariatuńczo, nie, no śmieję się. Chcę wam po prostu pokazać reakcję ludzi, że dopiero przychodzą, jak jest światło zielona. To jest taka uliczka, gdzie kompletnie po prostu nic nie jedzie. No, jest troszkę takiej specyfiki tutaj pewnie. Jedna z atrakcji, która jest w Goglach pokazana dość wysoko. Fontanny w Brzeszczu. O, jak kolego się... No, wygląda jak tam w Dubaju, nie? Prawie. Niemalże, no. Nie ma jak tam w Dubaju, moi drodzy. No i tym akcentem, słuchajcie, białej rozy przeszliśmy niemalże cały deptak, na którym mówię. W czwartkowy wieczór nie dzieje się za dużo, zatem zawracamy i idziemy w stronę naszego hotelu. Siemano. Wstaliśmy, słuchajcie, Brześć. Zawijamy, jest godzina 7 z groszem i o 8 mamy pociąg do Mińska, tak więc miejmy nadzieję, że trasa będzie fajna, będzie przebiegała bez żadnych problemów, tak jak nasze polskie, słuchajcie, Intercity całe życie na opóźnieniu kilkugodzinnym, tak więc lecimy do stolicy. Jesteśmy już na dworcu
Za chwilę mamy pociąg, to jest najprawdopodobniej ten, który tam stoi. Brześć, Mińsk, godzina 8.09, z peronu numer 3. Od strony warszawskiej, moi drodzy, tam jest ulica Warszawska w Brześciu, a my idziemy się integrować z ludźmi. Dawaj, dawaj, kapelusz, dawaj. Dawaj, dawaj. Jesteśmy w pociągu, ja się spodziewałem jakiegoś, słuchajcie, takiego starego pociągu, takiego klimatycznego, zamykanego na przedziały. A takie, słuchajcie, normalne jak nasz Intercity, patrzcie. Normalnie wszystko jest ok. Tylko potrójne siedzenia, my takich nie mamy. Mamy podwójne, no ale kurczę. Koleje mazowieckie, słuchajcie, naprawdę jakby wszystko jest takie, jak być powinno, mówię. Spodziewaliśmy się, że będziemy sami zamknięci w przedziale, to będzie integracja z ludźmi, że będziemy rozmawiać. Tak, a to nie, słuchajcie, no wszystko jak u nas, zero, że tak powiem, jakieś takie zaskoczenia na plus bardziej jak na minus. Słuchajcie, białoruskie pociągi jeżdżą o czasie. Ma być 11.17 na stację, dojeżdża 11.15-16, więc wstyd, słuchajcie, polskie PKP za takie obsługi, słuchajcie, zaniechałem 85 minut, na trasie tam jakieś, nie wiem, 2-3 godziny, nie do wiary. Co mi koleżko? Zgadza się. W Polsce cały czas są spóźnione, ale tu jest wszystko punktualnie. Jak wyjeżdżaliśmy, co do sekundy było. Nie do wiary. Następna stacja Mińsk Pasażerski. No moi drodzy, 11.49, czyli minutę przed czasem dojeżdżamy do stacji Mińsk Pasażerski. I mam mały problem. Miejmy nadzieję, że zostanie zaraz rozwiązany. Już wam mówię, o co chodzi. Zostawiłem gościa na minutę i już tam z kimś rozmawia. No i siemano, Mińsk, witam serdecznie. Jesteśmy na miejscu. Stacja główna, dworzec pasażerski. I tłumaczę, o co nam chodzi. Tak jak wam mówiłem, są nałożone sankcje na niektóre aplikacje, między innymi Booking, i ciężko cokolwiek znaleźć. Wczoraj szukaliśmy hotelu, który można byłoby zarezerwować na dzień dzisiejszy, no i nie mamy nic. Ceny niektórych hoteli były chore, słuchajcie, około 100 euro, 80, 120 za dobę. Hostel niby, który znaleźliśmy, miał być za 6 euro, ale nie szło go zabukować, więc pójdziemy, zapytamy, czy jest miejsce. Słuchajcie, jest jakiś hostel, zobaczyłem przy ulicy napis hostel, więc nie wiem, gdzie tu dzwonić, ale... Co, kapelusz tu, jeden czy dwa? Dwójkę, pan. Od razu. Od razu dwójkę, dobra. Zapytamy. Check into hostel plus card. Takes place at... A, to musimy stąd wyjść, ty, dobra. Dobra, okazało się tak. Dzisiaj jest piątek, wszystko zabukowane, to co mówiłem. Dormy pobukowane wszystkie, jeden hostel, drugi hostel. Ogarnęliśmy jakąś tam prywatną kwaterę za 50 dolka. Nie jest najtaniej, wam powiem, ale mówię, jak teraz teoretycznie moglibyśmy chodzić, powiedzieli nam, że 3 stacje metra stąd będzie za dolarów 40, więc jakby kolejne, słuchajcie, jeżdżenie w jedną, w drugą stronę, plus tracenie czasu. Stwierdziliśmy, że weźmiemy coś koło centrum, tym bardziej, że jest to blisko stacji metra. Mówię, jest skomplikowane to, jeżeli chodzi o bukowanie, bo te wszystkie strony są poblokowane. Najlepiej jest zadzwonić, mieć kogoś, kto jest w stanie, nie wiem, wykonać telefon. No mówię, ja próbowałem wczoraj na przykład na WhatsAppie dzwonić chyba z 5 razy, no ale nie szło, bo nikt po prostu nie odbierał. Poszliśmy do galerii handlowej, lokalnie polecili nam jedzenie tutaj w jakiejś restauracji, takiej, można powiedzieć, gdzie można zjeść zupę i drugie danie, tylko musimy to znaleźć.
Troszkę informacji na temat Mińska. Te dwa budynki to tak zwana brama do Mińska. To jest taki właśnie przykład architektury. No jak na większości tych budynków, które wam pokazywałem, po prawej stronie jest sierp i młot, po lewej stronie jest zegar. Słuchajcie, taki budynek można powiedzieć troszkę podobny do naszego Pałacu Kultury. Oczywiście nasz jest większy, ale mniej więcej, jeżeli chodzi o architekturę, dość podobny. Idziemy się troszkę przejść po mieście. Z nami tu kolega kapelusza, którego gdzieś tam poznał w pociągu jakiś czas temu. Przejdziemy się, pokażemy najważniejsze rzeczy tutaj właśnie w Mińsku. Koleżka też nie ma ochoty jakoś, żeby przed kamerą się wypowiadać, ale będzie raczej opowiadał nam rzeczy na temat na przykład budynków lub miejsc, gdzie się znajdujemy, a ja później to wam będę mówił po swojemu. Najpierw trafiliśmy do centrum handlowego, aby wymienić pieniądze i tu jest takie zjawisko, iż większość tutaj marek, które są to lokalne po prostu firmy, które tutaj mają swoje sklepy. Ciężko o niektóre produkty zagraniczne, wiadomo, że można je znaleźć, ale akurat w tym centrum handlowym większość rzeczy to po prostu produkty, które są robione tutaj w kraju. I ciekawostka, duża część produktów typu Zara i tego typu sklepy, które my mamy w galeriach handlowych, jak są tutaj na Białorusi, to są zdecydowanie droższe jak u nas. Tutaj macie zdjęcie w miarę czasów aktualnych plus stare zdjęcia, jak wyglądał Mińsk. Był kompletnie zmieciony z powierzchni ziemi, nawet bardziej podobno był zniszczony jak Warszawa. Dlatego teraz w Mińsku ta infrastruktura jest dość dobra. Jest dużo takich szerokich właśnie ulic, ponieważ wszystko było budowane po wojnie i było dostosowywane do aktualnych czasów. I to zobaczcie właśnie to zdjęcie z po wojnie. Sklep w galerii handlowej w 100% poświęcony dla pana tego tutaj ze zdjęcia. Niebywałe. Czapeczki, koszuleczki. Ła, patrzcie na to. Patrzcie, Aleksander Łukaszenka, to podpis jest na koszulce. To jest taka ciekawostka, tutaj również są kościoły, ponieważ na Białorusi również są katolicy. I tu jest kościół świętego Szymona i świętej Heleny. Tutaj są odprawiane msze w języku polskim dwa razy w ciągu dnia i księża są również z Polski. A się przy okazji na ślub załapaliśmy. Tutaj ta część niektórych budynków, między innymi tej poczty, miała być kiedyś wpisana na światową listę UNESCO, ale poprzez niektóre inne budynki, które niekoniecznie wpasowały się, że tak powiem, w ten taki trend, który UNESCO zachowuje, odmówiono im jakby tego tytułu, tego placu, który byłby właśnie wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO, ponieważ miały być tylko i wyłącznie budynki o charakterze takim sowieckim, jak właśnie tamten, który widzicie z tyłu, niestety wpisane nie zostało. Zdecydowanie widać, że Mińsk jest o wiele bardziej rozbudowany. Już jest stolicą, więc byłoby dziwne, gdyby nie był. Autobusy miejskie, jest metro, około 2 miliona osób
mieszkających właśnie w stolicy Białorusi. Zobaczcie, samochody, które jeżdżą, nie różnią się niczym zbytnio od tych, które są w Polsce. I mniej więcej wypłata na dzień dzisiejszy w takich niewykwalifikowanych zawodach to około nawet 500 euro, czyli jakieś na chwilę obecną 2500 zł plus. Rządowy sklep z słodkościami jest bardzo tani, jeżeli chodzi o wyroby lokalne. Wchodzimy do sklepu z takich czasów sowieckich, nazywa się GUM. To jest podobno mega drogi sklep aktualnie w Rosji, taki bardzo fancy. Tutaj na Białorusi jest podobno tańszy zdecydowanie jak u Rosjan. Zobaczcie, taki stary właśnie sklep, chyba ze wszystkim. Kto mnie widział w kapeluszu, to wie, że ta koszula pasuje do mnie. Kupujesz? No pewnie. Po ile? Czekaj, zaraz kupuję. 78, słuchajcie, czyli razy dwa, jakieś 150 zł. Dobra, za 150 zł trzeba sobie funąć taką koszulę. Jeszcze mi kapeluszu brakuje, ale może znajdziemy tutaj. Ubierzemy się. Ogólnie ten budynek GUM, w którym są te wszystkie produkty, właśnie w Rosji to bardziej głównie Dior, Coco Chanel i takie sklepy są ulokowane wewnątrz, więc nie chodziło mi jakby o produkty, które są takie same w sklepie, ale o firmy, które, że tak powiem, mają tutaj swoje siedziby. Tutaj wygląda miasto. Powiedziałbym, że Mińsk jest taki na jeden dzień, żeby pozwiedzać sobie, zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Po prostu jak rozmawiałem z ludźmi lokalnymi, to mówią, iż jest to takie duże miasto i tutaj się przyjeżdża głównie do pracy. No i tym sposobem dochodzimy na Stare Miasto. To jest część, która była najmniej zniszczona, jeżeli chodzi o miasto. Moi drodzy, ratusz. Tutaj macie mapę, plan właśnie Starego Miasta. Stare Miasto zachowało się dość ładnie. Tutaj wieczorami podobno powinno się dziać więcej jak w Brześciu, tym bardziej, że jest weekend. Dzisiaj jest piątek u nas, więc oby cokolwiek się tutaj dzisiaj działo. Tutaj macie jeszcze jedną część, która nie była zniszczona. Trojska Przedmieście. I to zobaczcie, właśnie widać, jak zachowane zostały te stare budynki na tle tego, co tam jest wszystko z tyłu. Jedna miłość, moi drodzy. Rozmawiamy sobie tutaj na tematy bezpieczeństwa i to, co można było zauważyć w poprzednich odcinkach, na przykład chodzenie wieczorem po kraju, ogólnie po różnych miastach, czy to jest Mińsk, czy to jest Brześć, jest naprawdę turbo bezpieczny. Ludzie przychodzą tylko na zielonym świetle, nikt tu nie śmieci. A nawet w tych częściach, które są podobno bardziej takie alkoholowe, gdzie się chleje, to i tak wszyscy to robią tak z umiarem, kontrolują. Tutaj koleżka mówił, że można czasami nawet zostawić telefon na stole, czy portfel, pójść do łazienki. Nikt wam tego nie powinien ruszyć, albo nawet jak zapomnicie, to was szturchną, powiedzą, że koleżka zostawiłeś portfel lub telefon, więc bardzo fajnie. Sami zaobserwowaliśmy kilka takich właśnie aspektów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo lub chodzenie po prostu wieczorem. I to jest dobre, jak na przykład teraz mamy, można powiedzieć, przewodnika znajomego, bo to jest kumpel kapelusza, który po prostu chodzi za nim po mieście dzisiaj i opowiada nam różne ciekawostki na temat swojego kraju. No i moi drodzy, tym chyba akcentem skończymy dzisiejszy odcinek.
nie jest za krótki, nie jest za długi. Pozdrawiamy Was serdecznie z kapeluszem prosto z Mińska. Zróbmy sobie jeszcze to kolesko sami tutaj do miniatureczki. Sami tutaj kolego, proszę. PSP Bank. Tak więc. Piąteczka tutaj, a nie żółwik. Pozdrawiamy serdecznie, moi drodzy, z Mińska. Pamiętajcie, rezerwujcie noclegi wcześniej, to jest ważna kwestia. Rozmawiajcie z ludźmi, bo są naprawdę bardzo sympatyczni. Zostawiajcie lajki pod filmem, zostawiajcie komentarze, dawajcie subskrypcje. Lecimy po 100 koła, pomału, ale małą łyżeczką, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Białorusi. Do zobaczyska. Siemano. Some troubles that everybody